Drodzy codziennikowi widzowie, serdecznie witam Was z zaśnieżonego, wyjątkowo Słupska, w czasie Adwentu. W czasie, który przepełniony jest refleksją nad naszym życiem, tym doczesnym, tym, które nas otacza tutaj na ziemi, ale także nad refleksją nad tym, co czeka nas w przyszłości, nad tym życiem, które nazywamy życiem wiecznym. W czasie Adwentu wsłuchujemy się przede wszystkim w historię zapowiedzi przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. Adwent przechodzi bezpośrednio w Boże Narodzenie, ale nie możemy zapomnieć o tej refleksji, eschatologicznej refleksji o tym, że oczekujemy na powtórne przyjście Pana w chwale. Jezusa Chrystusa, naszego sędziego, ale także naszego obrońcy. Wszyscy, którzy żyjemy tutaj na ziemi, czekamy na ten dzień. I temu, tej refleksji adwentowej, też służą dzisiejsze słowa wybrane w przewodniku biblijnym z Biblią na co dzień na środę 14 grudnia. W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem. Te słowa znajdujemy zapisane w księdze proroka Zachariasza w 2 rozdziale 15 wersecie. A w objawieniu świętego Jana z kolei w 7 rozdziale 9 wersecie napisane jest: widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem. Z pewnością próbujemy sobie wyobrazić, jak będzie ten dzień wyglądał. Jak będzie wtedy, kiedy nastanie to przyjście, powtórne przyjście Chrystusa, kiedy wypełni się owa zapowiedź o przyjściu baranka. I niestety bardzo często napotykamy tutaj na mur naszej ograniczoności w myśleniu. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak to będzie wyglądać. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać. I kiedy czytałem te dzisiejsze słowa, to skojarzyło mi się sytuacja, którą przeżyłem niedawno, będąc w Niemczech, podczas jednego z jarmarków adwentowych, bożonarodzeniowych. Był tam tłum, który przeciskał się przez stragany. Ludzie, którzy mieli różne cele, niektórzy chcieli na pewno przyjrzeć się tej atmosferze, poczuć tę atmosferę Adwentu, Bożego Narodzenia, tego jarmarku. Niektórzy może chcieli coś kupić, niektórzy chcieli coś zjeść. Może niektórzy po prostu spotkać się ze znajomymi. Nie wiem, czy udało się wszystkim wszystko zrealizować. Ale kiedy przeciskałem się również przez te tłumy, słyszałem ludzi mówiących w bardzo różnych językach. Po niemiecku, holendersku, angielsku, polsku. Ale chyba nie o taki rodzaj tłumu chodzi w dzisiejszych tekstach. Myślę, że kiedy nastanie ten właściwy dzień, nie będzie on dniem jarmarcznej ciżby, ale będzie dla nas dniem nadziei, radości, radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Tym, który otworzy wszystkim usprawiedliwionym za sprawą Jego śmierci i zmartwychwstania drzwi do innej rzeczywistości, do poznania tego, czego dzisiaj nie jesteśmy w stanie zrozumieć naszym ludzkim rozumowaniem. Życzę Wam wszystkim radości z tego przeżywania Adwentu, ale także tej ciekawości tego, co czeka nas, kiedy wraz z innymi staniemy przed tronem baranka. Niech Bogu będzie chwała. Zostańcie z Bogiem. Błogosławionego czasu Adwentu.